Carpets, carpets. Księża zarabiają po 5 tysięcy, licheń, biznes, czy religia. Alkoholowa. Potrzebuje szeroki pomocy. Tak. To jest, co możemy, jak, jak nawet pomagać. Przez obsadzenie. Bardzo skuteczny środek pomocy polegający na wyrzeczeniu, na ofierze, rezygnacji z tego, co dla mnie może być dobre.
księża zarabiają 5 tysięcy. Księża zarabiają 5 tysięcy. Księża zarabiają 5 tysięcy. To księża zarabiają, to księża zarabiają, to księża zarabiają 5 tysięcy. To księża zarabiają i 5 tysięcy. To księża zarabiają 5 tysięcy. To księża zarabiają, to księża 5 tysięcy. Zarabiają. Polak to jest głupi, bo on tak kopci papierosy i potem myśli, o, jak ja zachoruję, jak ja zapadnę na raka, to mi Matka Boska pomoże, bo ona mnie wysłucha. A przede wszystkim Matki Boskiej jako takiej wcale nie ma. Ona ciebie nie wysłucha, bo jeżeli lekceważysz zdrowie i świadomie łamiesz prawo Boże, drugie przykazanie wyrzucone. Klechy też zawiniły. Bałwochwalstwo wprowadziły, drugie przykazanie usuwając. Nie będziesz czynił obrazu rytego, a oni bałwany całują, obcałowują i siebie też czczą poprzez obchodzenie imienin, obchodzenie urodzin, poprzez uświęcanie a to tego, a to tamtego, dowartościowywanie się, a przecież wystarczy to, co Bóg uświęcił, to po nim się nie poprawia, bo jeżeli ty po Bogu poprawiasz, to ty lekceważysz Jahwę, zwłaszcza, że imię Jahwę z Biblii. Wyrzuciliście Nowy Testament w śmietniku w Warszawie, pod Cokołem, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Katolicy po prostu nie szanują, nie czytają Pisma Świętego i nie znają. Całe morze ludzi o tym mówi w internecie, że katolicy Biblii nie znają, bo Biblii nie czytają, bo nawet w ogólnikach nie wiedzą, co to jest. Dlaczego? Dlatego, że mówią, że to ksiądz czyta Pismo Święte. No to więc mówię, że te podziały czynią dziadostwo. Nie powinni się dzielić. Bracia Chrystusa nie powinni się dzielić. A wy wszyscy jesteście braćmi, abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, albowiem jeden jest tylko ojciec, ten wasz w niebie, oczywiście chodzi o Jahwę. Ani nikogo nauczycielem nie nazywajcie, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, Jezus Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Całe mnóstwo pouczeń Jezus tu podał na ziemi. I co z tego?
warszawskie dzieci. Wtedy ogarnia go lęk i zaczyna tonąć. Znacznie łatwiej dostrzegamy zburzone jezioro życia niż Jezusa. Łatwiej skupiam uwagę na tym, co stanowi przeciwność, trudność, problem. A pomijam to wszystko, skąd płynie niezawodna pomoc i oparcie. Zalewające mnie problemy stawiam w centrum swojej uwagi. Na ta faca. Obok gotowy, by wyciągnąć rękę na ratunek, by wszystkim ze skuteczną pomocą często wspomnieć. Wzrok utkwiony w Jezusie, wystarczy, by iść pewną stopą po drogi Marii pod wiatrem. Trzeba jedynie nie odwracać od niego wzroku. Wiatr cichy, kiedy osiągam cel, razem rozgrywać ośrodek rządowy z ośrodkiem prezydenckim. Tak, przecież nie sądzę, żeby to było skuteczne, ale tu do tego wrócę. Mimo też pamiętać, że część z tych ustaw wetowanych to jeszcze dotyczyła okresu, kiedy prezydent Duda sprawował swój urząd zarządu w Ewekopacz. I też nie miał przecież łatwo. On praktycznie był tym, nazwijmy to takim weteranem, który rozbił tamten układ. No, układ, który, jak wiemy, no, w wielu aspektach funkcjonował patologicznie i musiał to wziąć na siebie i wytrzymać ten napór pierwszy. I tu dodajmy, panie profesorze, że w zasadzie jedno z pierwszych wystąpień jeszcze prezydenta elekta była prośba do ówczesnego obozu rządowego PO-PSL-u, żeby nie przeprowadzali do wyborów jesiennych zmian ustrojowych, dlatego że nie może być z wyborami parlamentarnymi, żeby nie trzeba było pewne rzeczy odkręcać. To była prośba prezydenta elekta, wszystkie zmagania. Zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością a ciemnością, które wstrząsają współczesnym światem. Przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego serca i ogarnij, prosimy, miłością Matki i Służebnicy Pańskiej, ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy. Pełni niepokoju podoczesny i wieczny los ludzi i ludów. W szczególny sposób powierzamy Ci, poświęcamy tych ludzi, te narody, które tego najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Lichen biznes czy religia? Zacznij gardzić w potrzebach naszych. Zacznij gardzić. Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawiadanie. Co dziwnego wiesz, powiedział komu? Pan profesor wymienił, no między innymi szczyt NATO, wzmocnienie flanki wschodniej, niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 2% budżetu jako nieliczny z członków NATO przekazujemy na obronność. Pan prezydent jest za tym, żeby do 2030 roku to było aż 2,5% i
jakie jeszcze, panie profesorze, widzi pan plusy i ewentualne minusy związane z tymi dwoma latami w zakresie bezpieczeństwa, ale także może bezpieczeństwa takiego, powiedziałbym, wizerunkowego? Albowiem przyjdzie czas. W związku z Unią Europejską, w związku z uchodźcami, z łamaniem traktatów, choćby przez Niemcy, gdy Angela Merkel, łamiąc traktaty, zaprosiła imigrantów do Europy. No Angela to łamie. Upał, już. Merkel zasady łamie. Angela Merkel tu, Angela Merkel tam. I to więcej taki prezydent, no mógłby funkcjonować, jak dzisiaj funkcjonuje Donald Tusk w Unii Europejskiej. I wymiar prowadzący z polskiego, no w dużej mierze zachęca, żeby jego głos współbrzmi z głosem normalnej. Bielecki mówił, że tutaj pracują ludzie tak prymitywni, ale oni bardzo dobrze muszą się znać, bo jak zalewa betonem, to przecież to zalewa na wieki wieków, amen. A gdyby coś źle zrobił, to wiesz,
Oni są tak już sprawni od lat, ale niestety to jest życie dziko spartańskie. Życie brutalne. Na kogo, modlić się za zmarłych. Ofiarą, on jest na... Thank you.
Cameron. Nie, widzę. Warszawskie dzieci, idziemy w przód. Ponieważ wszystkie inne frakcje są stałe, wszystkie inne frakcje jakoś są w stanie go zachować, więc on musi się z nimi liczyć. Musi się nawet liczyć z tą frakcją takich gniewnych, młodych gniewnych, a może niektórzy uważają, że szalonych, którzy tak radykalizują postawę Platformy, starają się tak agresywnie funkcjonować, że Schetyna pochodzi się, że oni go obejdą z jakiejś strony, że wyeliminują go jako lidera. Upodabnia się do nich swoją agresywnością. Przypomnę ostatni jego pomysł, żeby posłów, którzy głosują za reformą sądownictwa, wsadzać do więzienia. I nie szanują Schetyny i nie boją się nawet go. La, 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 la. I taki ustrój polski i polski dziady kopca już pety na budowie. Jakie to dzieci. Marta Dobosz śpiewa, że dzieci to są śmieci, a tu na budowie dziady kopcą pety na głowach i kaski barberety. Dam, 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 dam. Bo nie dość, że stała się wyrocznią w sprawie, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne, jedną osobową, więc jeżeli ktoś z słuchaczy ma wątpliwości, to do wyroczni w Ratuszu Warszawskim może się zwrócić, natomiast to, żeby jeszcze podatnicy płacili za nią kary, to już jest kuriozum i wynajmowanie prywatnych kancelarii prawnych po to, żeby ewentualnie wymyślali, jak ominąć zapłacenie kary. To znaczy, że ta pazerność na pieniążki jest całkiem spora. Ale to nie byłby już taki wielki problem Platformy dzisiaj wizerunkowy, gdyby ona na przykład rok temu albo wcześniej została z tej Platformy usunięta lub chociaż zawieszona. Zwłaszcza, że jest wiceprzewodniczącym tej partii, więc praktycznie wszystko, co ją dotyczy, to gdy tu są same, same chamy i... Bardzo dziękuję za rozmowę. I bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za kotlety. Z Panem Bogiem. Audycję prowadził się Dariusz Drążek. Drodzy Państwo, zachęcam teraz. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. I teraz modlcie się. I teraz modlcie się. Prowadzić modlitwę. 11:48, 56, niestety. 20:33 i drugi 11:48, 56, 655, 23. Warszawskie dzieci, niestety. Kotlety. Polecamy w naszej modlitwie na świat, prosząc o pokój dla niego, dla ludzi. Za Kościół Świętego Franciszka w jego intencjach. I śmieci. Módlmy się za naszą ojczyznę, za dzieło Radia Maria, to jest nam rektora, za ojców, siostry. Warszawskie dzieci. Za wszystkich świeckich współpracowników naszych, ofiarodawców. Także proszę Państwa, do jakiego tematu my zmierzamy? Do tego tematu, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi, że jeżeli ty chcesz mieć, ty chcesz być, a robisz to za wszelką cenę, zgodnie czy niezgodnie z Twoją naturą i zasadami i prawem, no to się to kiedyś będzie mścić na Tobie. No i tak jest w rzeczywistości. 11:48, 56, 65, 20, niestety. 66. La, 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 la. Warszawskie dzieci.
powiedziane niestety przez Kanta zaledwie świadczy o wewnętrznej wolności i pokocie ducha. Nie wiedziała, jak to będzie przebiegała służba Panu, jakie będzie życie jej syna. Bez lęku, staje wolna i gotowa. Już wtedy reaguje zgodnie z działaniem łaski Chrystusa, który uczy nas, że najwspanialsze wypełnienie. A tu jest Polska. I chcieli być mądrymi, są głupimi, że aż wstyd, że aż wstyd. Erasm z Rotterdamu. Erasm demaskował nadużycia w kościele i wśród zwolenników reformacji. O, to ciekawe jest. Dlaczego my na ten temat tak mało wiemy? Międzynarodowa gwiazda. Proszę Państwa, Erasm był kosmopolitą. Mieszkał i pracował w kilku krajach Europy, gdzie na dworach i uniwersytetach miał wpływowych przyjaciół. Tak samo jak ja mam konta w kilku bankach. Jak ja mam konta tutaj w kilku bankach. I konta ja mam tu. I konta ja mam tu. I konta ja mam w kilku bankach. Erasm z Rotterdamu, międzynarodowa gwiazda. Ja też, proszę Państwa, mam kilka kart bankowych, 7 banków. Jestem zarejestrowana w 7 bankach. Będę się chciała teraz wycofać. Międzynarodowa gwiazda. Erasm był prawdziwym kosmopolitą. Mieszkał, pracował w kilku krajach Europy, gdzie na dworach i uniwersytetach miał wpływowych przyjaciół. Ja też, proszę Państwa, zawsze miałam wspaniałych przyjaciół, ale w świecie to nie. W świecie to ja nie lubię. W świecie, jak czy to gdzieś w pracy, to są najgorsi. Tak jak tutaj by nie opowiedział, że w ogóle tutaj to, to nie ma co, nie ma co. Ja mówię, a ty też nie lepszy jesteś. A ty też jesteś tym rysiem nie lepszy, gdyż dziady kłócą się, z igły robią widły. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aleś Maria, łaskaś pełna Państwa, błogosławionaś Ty między mężczyznami, błogosławiony Bóg Twój, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ani prawosławnych, bo stary system ten, stara nierządnica na bezwidzie. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chodzi o co innego, ja powiem szybko wam, że o nierządnicę chodzi tu, nierządnicę, która jedzie na bestii.
nie rządy nica, która jest na bestii. Która jest na bestii. I to jest nie rządy nica. Chociaż pełna pan stołu. 18, 17, 19, apokalipsy. O Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci. No dobrze, nie będzie to. Więcej kary to mniej. Jest pełna pan stołu. Błogosławionaś Ty, więc nie zostawi. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, zapłać do nieba wszystkie dusze, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego Franciszka Benedykta, pod Twoją ochroną, warszawskie dziecko, idziemy w przód. I Erasm z Rotterdamu, a może to będzie wspaniały dla nas przykład. A może przykład to być super dla nas. Warszawski. Erasm był prawdziwym kosmopolitą. Mieszkał, pracował w kilku krajach Europy, gdzie na dworach i uniwersytetach miał wpływowych przyjaciół. Ja też mam koleżanki w Teatrze Wielkim, solistki z Teatru Wielkiego, ale tak gdzieś jak w obrębie czy poza zwołem, to wszędzie jest motłoch, wszędzie jest prymitywizm, wszędzie jest chamstwo, draństwo, drobnomieszczaństwo. Tak, tutaj w pracy też Olitka się pokłóciła z tym wyniem. Ja mówię, co z tego, że on uczył w szkole policjantów szczytnie? To tylko po prostu minus. Dlaczego? Dla niego i dla systemu tego policyjnego całego. Dlaczego? Jeżeli taki typ uczył, a on nie przejawia znajomości psychologii, obycia, jakiegoś takiego zachowania, bo on wyje, on wrzeszczy, on mobbinguje, molestuje, naciera, atakuje, że nawet jak ten Stasio, gdy miał ten wynioć ujechać, tak się przestraszył, to oczekując, że wezwał policję po prostu. No musiał zapłacić karę, bo ten wcale nie przyjechał. Żartował sobie.